Akta 86. Treść ogłoszonego mi w dniu 17 lipca 2018 roku zarzutu zrozumiałem. Nie żądam jego uzasadnienia. Podstawę ogłoszenia zarzutu podano ustnie. Tak, przyznaję się do jego popełnienia. To nie był fakt znęcania się nad dzikiem. Ja jedynie sprawdzałem, czy on jeszcze żyje. Na tym kończę z podaniem jakichkolwiek wyjaśnień w chwili obecnej. Oświadczam, że chcę i będę zaznajamiał się końcowo z aktami postępowania. Wyrażam zgodę na zaproponowany termin zaznajomienia z aktami postępowania na 20 lipca 2018 roku, godzina 8:30. To wszystko, co chcę wyjaśnić w tej sprawie. Potwierdza Pan? Tak. Potwierdzam. Odczytane mi wyjaśnienia. Dobrze. Karta 72 do 75. Zeznawa Pan 25 maja 2018 roku przed zastępcą Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ w Chełmie. Jestem członkiem koła łowieckiego nr 86 Szpak w Woli Uhruskiej. Widziałem nagranie udostępnione przez mojego obrońcę Stanisława Pawluka. Wiem, o co chodzi w tej sprawie. Chodzi o molestowanie dzika, w cudzysłowie. Dokładnie daty nie pamiętam. Mogło to być około 6-7 lat temu. Pamiętam, że była to zima. Zatelefonował do mnie kolega Piotr Kędzierawski. Nie pamiętam, czy pełnił wtedy jakieś funkcje w kole. On zaproponował wyjście na wspólne polowanie. Przypuszczał, że w łowisku Podgrobowa mogą być dziki. Tego dnia ja przyjechałem do Piotra domu, gdzie mieszka jego matka. To jest miejscowość Łukówek, gmina Sawin. Pojechałem swoim autem Suzuki Vitara, kolor czarny z plandeką. W tamtym czasie posiadałem to auto, sprzedałem je około 5-6 lat temu. Nie pamiętam dokładnie, gdzie znajdowała się książka i kto dokonał wpisu. Polowaliśmy z podchodu, w pewnym momencie zauważyliśmy dzika, podeszliśmy je. Piotr Kędzierawski strzelił dzika, który po przebiegnięciu iluś metrów zaległ. Po podejściu do dzika stwierdziliśmy, że dzik jeszcze żyje. Ja powiedziałem do Piotra, aby go dostrzelił, lecz on odpowiedział: idź po linkę, ja mam inną koncepcję. Dzik zaległ w krzakach. Wraz z Piotrem uczepiliśmy dzika zabiega linką do drzewa. Ja zapytałem, po co to robimy. On odparł, że, że ma pomysł. Piotr wyjął telefon, kazał mi, abym pobudził dzika. To jest, abym go trącił nogą, aby dzik podniósł się. W tym momencie zauważyłem, że Kędzierawski bawi się telefonem. Dzik dawał znaki życia, następnie Piotr nożem zakłuł dzika. Dokładnie nie widziałem, w które miejsce dzika zaciągnęliśmy do mojego auta i pojechaliśmy do jego domu, do Łukówka. Tam dzika zostawiłem, pożegnałem się z nim i pojechałem do swojego domu. Nie wiem, czy dzik został zapisany do rejestru. Nadmieniam, że inspiratorem tego polowania, jak i wszystkich poczynań, był Piotr Kędzierawski, który był dla mnie wzorem i autorytetem. Wzorem i autorytetem w myślistwie. Gdybym wiedział, co z tego wyniknie, nigdy nie zgodziłbym się na wyjazd Kędzierawski na polowanie. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Na zadane pytanie obwiniony odpowiada. Nie posiadam kopii nagrania od Kędzierawskiego. Tego dnia nikt więcej nie brał z nami udziału w polowaniu. Kędzierawski nie podzielił się ze mną tym dzikiem. Nie wiem, czy trafił on do skupu, czy też na użytek własny. Nie pamiętam, czy jeszcze kiedyś wspólnie polowaliśmy z Piotrem. Na pewno na polowaniach zbiorowych. Potwierdza Pan te wyjaśnienia? Tak. Panie mecenasie, proszę bardzo. Tak. W odczytanych tutaj wyjaśnieniach Wysoki Sąd Pan odczytał na karcie 86, że tak przyznaje się do jego popełnienia. Cytuję to zdanie. Do czego Pan się dokładnie przyznał? Przyznaję się, że byłem na polowaniu. Przyznałem się, że byłem na polowaniu. Z Panem Kędzierawskim. Kolego tam wtedy to. Ale kwestia, dlaczego Pan zeznał? Tak, przyznaję się. Do czego Pan się przyznał? Do znęcania się nad dzikiem? Czy nie do znęcania się. Nie przyznałem się do znęcania się nad dzikiem. Bo według mnie pobudzenie dzika, czy jeszcze żyje, czy sprawdzenie. To nie świadczy o tym, że to jest znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. To nie świadczy o tym, że jest to znęcanie ze szczególnym okrucieństwem. Z reguły wszyscy myśliwi po jakimś czasie, około 20 do 30 minut, sprawdzają stuknięciem, kopnięciem dzika, dotknięciem. Czy dzik jeszcze żyje. To jest standardowe poczynania u wszystkich myśliwych. To jest standardowe poczynania wszystkich myśliwych. I to się robi od tyłu, bo gdyż sposób sprawdzamy, to się w ten sposób sprawdza wszystkich myśliwych, w ten sposób sprawdzamy. Trącając dzika. To się robi od tyłu. Mhm. Trącając dzika. Bo nigdy od przodu, bo nigdy od przodu. Mhm. Bo gdyby dzik żył, czy inna zwierzyna, to mogłaby... To gdyby dzik żył i inna zwierzyna... Po prostu zaatakować po obudzeniu się, czy... To mogłaby zaatakować po obudzeniu się. Mhm. O tym... Proszę Pana, czy przypomina Pan sobie, żeby kiedykolwiek polował Pan z Panem Walczukiem? Indywidualnie, nie zbiorowo, indywidualnie. No. Wysoki Sądzie, tylko nie wiem, pytanie, czy z bronią, ja byłem z swoją bronią, czy bez broni, jak? No z bronią polowanie to chyba. Nie polowałem. Nie polowałem z Panem Walczukiem indywidualnie, tak? Nie. Nie przypomina Pan sobie. Nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie. Proszę Pana, a o tym filmie, który Pan zobaczył na YouTubie, coś bliżej Pan się dowiadywał? Co to za film? Nie, tylko obejrzałem ten film i tam był jeszcze taki post zamieszczony do tego filmu. Obejrzałem ten film, tam był taki post zamieszczony do tego filmu, że po prostu tam jestem oszkalowany, jako byłem ja szkalowany i moja rodzina w tym poście. Nie, że ja byłem szkalowany i moja rodzina w tym poście, że żona na przykład, tylko nie mogłem zrozumieć, że się moje żony, na przykład mieniamy się z Panem Walczukiem żonami, nie? Moja żona jest bardzo z tego powodu bardzo zbulwersowana przez ten opisany... Mieniamy się z Panem Walczukiem żona. Nie wiem, zastanawiałam się, czy po prostu nie zgłosimy to jeszcze do prokuratury o tym zamieszczeniu, bo dlatego, że jest zamieszana tam moja rodzina. Zastanawiałam się, czy nie zgłosimy tego do prokuratury, bo tam jest zamieszana moja rodzina. Tak. Mhm. No i w dalszym tam opisie, że uczestniczyłem w tym nagrywaniu filmu, gdzie to jest nieprawdą, bo pierwszy raz ten film zobaczyłem właśnie na YouTubie. Po pierwszy raz? Nie na YouTubie, czy to na Łowieckim. Ten film bo zobaczyłem na Łowieckim. Na YouTubie, prostuję, nie na YouTubie, tylko na Łowieckim. Mhm. Na Łowieckim. Czyli tego filmu, który pan oglądał, Pan go nie kręcił. Nie kręciłem. Ja tego filmu, który oglądałem, go nie kręciłem. Nawet wysokości nie wiem, w jakim to czasie to mogło być nagrywane, bo ja często wyjeżdżałem za granicę. Nawet nie wiem, w jakim czasie to mogło być nagrywane. Ja często wyjeżdżałem za granicę. I większość czasu mi nie było w Polsce. Większość czasu mi nie było w Polsce. Większość czasu mnie nie było w Polsce. Przewodniczący zarządził w Polsce. Przewodniczący zarządził otworzenie filmu z karty 15. Co po odtworzeniu świadek zeznaje. To jest ten film, który widziałem na Łowieckim. I to nie Pan go nagrywał. Nie. To nie ja go nagrywałem. Dobrze, z uwagi na to, że świadek nie podaje szczegółów, sąd postanowił odczytać zeznania świadka z kart 35 werte oraz 70. 35 werte są to zeznania z postępowania przygotowawczego, a 70 to są zeznania, które składał Pan przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym. Karta 35 werte. W dniu 22 lutego 2018 roku ja byłem przesłuchiwany w charakterze świadka przez Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie na okoliczność prowadzonego postępowania dyscyplinarnego Pana Jerzego Walczuka. Ja złożyłem zeznania na protokół, zeznając, że wiedziałem filmik, zapewne widziałem, z opisem dokonanym przez Mateusza X, który moją osobę oczernia i szkaluje oraz moją żonę i rodzinę, gdzie nie mam nic do czynienia i nic nie miałem żadnego udziału w nagrywaniu tego filmu i nie uczestniczyłem nigdy w polowaniach z Panem Walczukiem. Więcej informacji udzieliłem w protokole dla rzecznika, który mnie przesłuchiwał. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Potwierdza Pan zeznania? Dobrze, karta 70. Jestem członkiem koła nr 86 Szpak w Woli Uhruskiej. Jestem łowczym koła od 2015 roku. Prezesem koła jest Andrzej Barczuk. Znam Jerzego Walczuka osobiście i był on członkiem naszego koła od 3 lutego do 3 lutego 2018 roku. Film w wiadomej sprawie obejrzałem na stronie łowiecki.pl. Widziałem, jak kolega Walczuk kopie dzika i rozpoznałem go po jego ubraniu. Ponadto wiedziałem o tym filmie już od prezesa, który widział ten film na okazaniu przez rzecznika. Na filmie widziałem dzika na śniegu przywiązanego do drzewa sznurkiem, który się poruszał i kopiącego go mężczyznę oraz broń opartą o drzewo. W komentarzach byłem opisany ja i moja żona przez osobę podającą się za X Mateusza, który stwierdza, że byłem w tak dobrych stosunkach z kolegą Walczukiem, że zamieniamy się żonami. Pisał on również, że miałem problemy i użyczał mi Jerzy Walczuk broni. Jest to nieprawdą. Nigdy nie towarzyszyłem mu w polowaniach i nie polowałem z nim, ani też nie korzystałem z jego broni. Opisuje mnie, że jestem osobą, która nakręca ten film oraz zachęcam Walczuka do kopania tego dzika. Jest to oszczerstwo i kłamstwo, bo nigdy z nim nie byłem na polowaniu. Nie wiem, w jakim okresie był on nakręcony, ani miejsca, gdzie się to odbywało. Z kolegą Walczukiem jestem w konflikcie. Założył mi sprawę, którą przegrał, kiedy przyjechał po odstrzał i nie mogłem mu go wydać, ponieważ złożył rezygnację z koła, to mi groził, że mnie załatwi. Po zapoznaniu się z pismem anonimem nie wiem, kto mógłby go sporządzić, ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja nie brałem udziału w nagraniu tego filmu i kategorycznie temu zaprzeczam. Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego byłem od 1992 roku do 2007. Potem zrezygnowałem z członkostwa i ponownie wstąpiłem w roku 2013. Pracowałem w Straży Granicznej w latach 96-2008. Odszedłem z pracy ze względu na stan zdrowia. W tamtych latach kolega Walczuk też polował, ale nie utrzymywałem z nim bliższych kontaktów. Nic mi nie wiadomo, aby kolega Andrzej Barczuk brał udział w nakręconym filmie. Nie wiem również, kto w nim brał udział. Nie wiem, że jego syn bardzo lubi nakręcać filmy i nagrywał mnie w domu bez mojej wiedzy i dołączył to w sądzie w sprawie, jaką miałem z Jerzym Walczukiem jako dowód, ale sąd odrzucił to nagranie. Potwierdza Pan? Potwierdzam. Co to była za sprawa? Tak. Na marginesie. Wysoki Sądzie, to jest, była sprawa o to, że Pan Walczuk potem założył mi sprawę, że pracował u mnie w firmie. Że pracował u mnie w firmie. Dobrze, kropka. Proszę Pana, jest Pan łowczym koła. Tak. I myśliwym od 92 roku, tak? No nie, tam byłem, teraz jestem, miałem przerwę. Nie, ale z zeznań wynika, że do Związku Łowieckiego wstąpił tak, w 92 roku. 92 roku. Proszę Pana, czy to, co Pan widział na filmie, czy to jest standardowa procedura każdego myśliwego celem sprawdzenia, czy postrzelona zwierzyna żyje? Czy takie coś się praktykuje? Wysoki Sądzie, nie. Nie praktykuje się takich rzeczy. Nie praktykuje się takich rzeczy. Zwierzyna ranna, gdy daje jeszcze oznaki życia, po prostu trzeba ją szybko dostrzelić. To trzeba ją szybko dostrzelić. Nie praktykuje się takich rzeczy. Zwierzyna ranna, gdy nie daje oznaki życia, trzeba ją szybko dostrzelić. Czyli chodzi o to, że nie sprawdza się w taki sposób jak na filmie, czy zwierzyna żyje, tak? Nie. Nie sprawdza się w taki sposób jak na filmie, czy zwierzyna jeszcze żyje. Chce Pan coś dodać? Nie. Nie mam nic do dodania. Nie mam nic do dodania. Mecenasie, czy pytanie? Nie, no pytanie. Ja się sprawdzę, jak zwierzę żyje, czy nie żyje. Chodzi mi o postrzelonego dzika, no po prostu obserwuje się. Przeważnie zwierzyna ranna, to jeszcze będzie mrugała okiem. Przeważnie zwierzyna ranna porusza się. Porusza się. A czy zdarza się, że dzik, szczególnie postrzelony po kilkunastu minutach, potrafi jeszcze, nawet nie ruszając się, wstać i uciec albo zaatakować myśliwego? To są takie przypadki. Zna Pan takie przypadki? Ja nie znam takiego przypadku. Ja nie znam takiego przypadku, żeby dzik postrzelony wstał i uciekł. Nie miałem takiego, nie miałem do czynienia z tym. Nie miałem do czynienia z takim przypadkiem. Nie mówię, że Pan, ale może słyszał Pan na forach internetowych, się o tym mówi, o jakichś rozmowach. Nie słyszałem, żeby wstał i uciekł. Nie słyszałem, żeby wstał i uciekł. Dziękuję. Oskarżony ma pytanie do świadka? Tak, chciałbym spytać tylko, czy Pan Kędzierawski był kiedyś karany za kłusownictwo. Uchylam to pytanie. Na pytanie oskarżonego, czy Pan Kędzierawski był kiedyś karany za kłusownictwo, przewodniczący był to pytanie jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Dano coś panu, żeby kto był, może tak zapytam, czy wiadomo panu, kto był autorem tego filmu, który za chwilę sąd panu odtworzy? Nie wiem. Nie wiem, kto był autorem tego filmu. Nie mam takiej wiedzy. Nie mam takiej wiedzy. Czy wiadomo panu, aby w polowaniu, którego efektem było postrzelanie tego dzika, który był na filmie, brał udział Piotr Kędzierawski? Nie wiem. Nie wiem. Ten film pierwszy już... Sekundę? Nie wiem. Czy w tym polowaniu, którego efektem było postrzelanie tego dzika, brał udział Piotr Kędzierawski? Wiem, że? Coś pan dalej zaczął mówić. Kędzierawski. A wiadomo panu, czy pan się interesował, czy pan się orientował, czy też nie, kto ewentualnie mógł brać udział w tym polowaniu razem z Jerzym Walczukiem? Nie, takiej wiedzy nie miałem. Takiej wiedzy nie miałem, kto nigdy to się nie przewijało. Mógł brać udział w polowaniu. Nigdy to się nie przewijało w jakiejś rozmowie. Po odtworzeniu świadek zeznań. Proszę pana, ile lat jest pan myśliwym? 34. Jestem 34 lata myśliwym. Jest pan prezesem koła. Prezesem koła od 8 lat. Jestem prezesem koła od 8 lat. Proszę pana, czy wśród myśliwych zwyczajowo przyjęte jest, aby sprawdzać, czy postrzelony dzik jeszcze żyje, poprzez przywiązanie go linką do drzewa i kopanie? No nie, takie rzeczy są niedopuszczalne. Wśród myśliwych, aby sprawdzić, czy postrzelony dzik żyje, nie jest dopuszczalne przywiązanie go linką do drzewa i kopanie nie jest dopuszczalne. Zwierzyna postrzelona powinna być natychmiast dostrzelona celem skrócenia cierpienia. Powinna być natychmiast dostrzelona celem skrócenia cierpień. Proszę pana, a w jaki sposób ewentualnie sprawdza się, jak to jest wśród myśliwych przyjęte, sprawdza się, czy zwierzyna jeszcze żyje, czy już nie? To są oznaki, już jak się podchodzi do danej zwierzyny, zwierzyna nie rusza się. Zwierzyna nie rusza się. No, to już jest takie oczywiste, że... To jest takie oczywiste. Czy w jakiś sposób... Czy jest już martwa. Czy jest już martwa. A w jaki sposób ewentualnie... No, z pańskiego doświadczenia, powiedzmy, pan poluje na dziki, tak? Tak. Ja poluję na dziki. Z pańskiego doświadczenia, czy zdarzyło się tak, żeby strzelił pan dzika i, no powiedzmy, jednym strzałem nie został on zabity? W jaki sposób pan, podchodząc, go sprawdzał, czy on jeszcze żyje, czy nie? Jeżeli taka sytuacja wcześniej miała miejsce w pańskiej karierze myśliwego? No, miała takie miejsce, bo czasami zdarzyło się, żebym strzelił do dzika i nie zabił go jednym strzałem, tak? Bo o to chodzi. Tak. No to dzik zawsze ranny przyjmuje pozycję taką leżącą na brzuchu. Taką leżącą na brzuchu. Tak jakby siedział. Tak jakby siedział. Tak. Wtedy jest widać, że ma, jeżeli podchodzi się z boku, raczej powinno się zawsze podchodzić z boku. Raczej zawsze powinno się podchodzić z boku. Żeby widzieć, czy ma otwarte oczy. Żeby widzieć, czy ma otwarte oczy. Jeżeli ma otwarte oczy, wiadomo, że żyje. Dobrze, proszę pana, a jeżeli, no pytanie być może retoryczne, ale jeżeli podchodzi się do dzika, który się rusza? No to jeżeli się rusza, to wiadomo, że trzeba natychmiast dostrzelić. To wiadomo, że trzeba go natychmiast dostrzelić. Albo ucieknie, albo może, jeżeli duży dzik, może zaatakować. Albo ucieknie, jeżeli duży dzik, to może zaatakować. Przede wszystkim dostrzelić, żeby skrócić mu cierpienie. Przede wszystkim dostrzelić, żeby skrócić mu cierpienie. Może zaatakować. Przede wszystkim dostrzelić, żeby skrócić mu cierpienie. Proszę pana, a czy w pańskiej karierze myśliwego, albo może słyszał pan o takim przypadku, żeby postrzelony dzik, który wydawał się, powiedzmy, martwy, nagle ożył, wstał i uciekł? Może tak być. Może tak być, że postrzelony dzik, który wydaje się martwy, nagle wstaje i ucieka. Tak, po pierwszym strzale dostaje paraliżu. Po pierwszym strzale dostaje paraliżu. Nie są narządy wewnętrzne ruszone. Jeżeli nie są narządy wewnętrzne ruszone, paraliżuje po kilku minutach, wstanie i pójdzie. Paraliżuje po kilku minutach, wstaje i pójdzie. Dobrze. Stawiam na to, że świadek nie podaje szczegółów. Karta 67 do 68. Jestem prezesem koła łowieckiego nr 86 Szpak w Woli Uhruskiej od 2010 roku. Funkcję łowczego pełni kolega Piotr Kędzierawski od 2015 roku. Członkiem naszego koła jest też kolega Jerzy Walczuk. W sprawie znęcania się nad dzikiem jest mi wiadome to, że Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny wzywał mnie i pytał, czy rozpoznaje członka naszego koła, który był uwieczniony na nagraniu. Na nagraniu widziałem, jak członek naszego koła, Jerzy Walczuk, kopał dzika, który był uwiązany do drzewa sznurkiem. Po każdym kopnięciu dzik się poruszał. Na nagraniu było też widać auto, którym porusza się Jerzy Walczuk. Był to samochód marki Suzuki Vitara. Identyczny samochód posiada ten myśliwy. Jestem w 100% pewny, że jest to Jerzy Walczuk. Poznałem go po sylwetce i rysach twarzy oraz po ubiorze. Nadmieniam, że po okazaniu mi nagrania sporządziłem oświadczenie. To tyle, co mi wiadomo z filmu. Nie domyślam się, co to za miejsce i w jakim okresie zostało zrobione. Nie słyszałem wcześniej o tym filmie, zobaczyłem go dopiero u rzecznika. W tym miejscu okazano mi pismo anonim. Przepraszam, nie wiem, kto jest jego autorem. Ja również nie jestem jego autorem. Problemy z panem Walczukiem zaczęły się od dnia 16 września 2016 roku, kiedy nielegalnie polował i pozyskał dzika i drugiego ranił. Ostatecznie sprawa ta znajduje się w Sądzie Okręgowym we Włodawie. Jest ona prowadzona pod kątem wykroczenia łowieckiego. Ponadto sprawa znajduje się u Rzecznika Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie. Ostatecznej decyzji kończącej postępowanie koło nie otrzymało. Obrońcą w sprawie dyscyplinarnej, obrońcą pana Walczuka, z tego co mi wiadomo, jest pan Stanisław Pawluk. Chcę dodać, że film pokazuje wszystko w tej sprawie i nie mam więcej nic do powiedzenia. Oglądałem ten film na stronie Dziennika Łowieckiego i wiem, że pan Pawluk posługuje się nikiem Stanisław Pawluk, / X Mateusz. Czytałem też komentarze sporządzone przez pana Pawluka, komentarz dotyczący tego, że ja jestem reżyserem i scenarzystą i rzekomo ja brałem w tym filmie udział. Była też wzmianka o koledze Kędzierawskim, że rzekomo kazał kopać tego dzika i nagrywał całe zajście. Nie zgadzam się z pisem ze strony pana Pawluka, że niby to ja brałem udział, bo to jest dla mnie krzywdzące, są to pomówienia. Nie wiadomo nic, aby kolega Kędzierawski brał udział w tym zajściu. Kolega Walczuk został skreślony na własną prośbę z listy koła 16 września 2016 roku po odwołaniu się do walnego zgromadzenia koła w dniu 3 lutego 2018 roku. Uchwała zarządu koła została na tym zgromadzeniu podtrzymana. Potwierdza pan? Tak. Chce pan coś dodać? Nie. Czy jakieś pytania? Nie. Dziękuję panu za stawiennictwo. Panu wskazano jakieś pytanie? Nie. Dziękuję panu za stawiennictwo. Jest pan wolny. Pana Potockiego proszę poprosić.